Hej, witam Cię w trzecim odcinku serialu Szybki Oszczędny Tip. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, będziemy sobie rozmawiać o wydatkach nieplanowanych. Jest to temat bumerang. Chyba najczęściej powtarzające się pytanie, jakie dostaję, to jest: jak sobie poradzić z nieplanowanymi wydatkami? I powiem tak: z nieplanowanymi wydatkami jest trochę jak z bezdomnymi żulami. Jeżeli coś nie ma domu, to będzie się szlajać i będzie się poniewierać i będzie robić bałagan i, że tak powiem, zawsze będzie nam bruździć. Tak samo jest z rzeczami, które nie odkładamy na miejsce i tak samo jest z nieplanowanymi wydatkami. Najlepszym sposobem na to, żeby sobie mieć mało nieplanowanych wydatków, to jest je zaplanować. Wiem, że może to brzmi troszeczkę tak absurdalnie, ale kiedy proszę osoby, które pytają mnie o to, a prosi mnie naprawdę dziewczyny, mnóstwo osób o zrobienie filmu, o wyjaśnienie, jak sobie poradzić z tymi nieplanowanymi wydatkami, to zazwyczaj jest tak, kiedy pytam, ale jakie to są wydatki? Zazwyczaj w 99% są to rzeczy, które są do zaplanowania, bo albo na przykład niespodziewane urodziny, albo jakieś imprezy rodzinne, albo na przykład choroby w zimę często, wydatki na aptekę. To są rzeczy, które są po prostu częścią naszego życia. I nasze życie może się wydawać, że jest bardzo nieprzewidywalne, ale jest to nieprawda. Jeżeli się sensownie zastanowimy, tak naprawdę, co dla nas jest nieplanowanym wydatkiem, to się okaże, że wina leży po naszej stronie, bo po prostu nie zadałyśmy sobie trudu, żeby je zaplanować. Czyli jeżeli prowadzisz budżet, jeżeli chcesz się zmieścić w nim, to interesujesz się tym, czy na przykład twoja kuzynka nie będzie brała ślubu w najbliższym czasie, i rozważasz to, że możesz być zaproszona jako gość. Jeżeli masz w rodzinie kogoś, kto jest w ciąży i jest to rodzina na tyle bliska, że będziesz proszona na jakieś chrzciny czy inne wydarzenia, to warto się dowiedzieć albo nawet na wszelki wypadek zaplanować sobie coś na ten temat i potem mieć dodatkowe fundusze, niż być zaskoczonym. Urodziny nie są nieplanowanym wydatkiem, bo wypadają co roku zazwyczaj o tej samej porze. Choroby to są częste rzeczy, które przypadają, choroby takie, wiecie, przeziębienia, zwłaszcza jak się ma małe dzieci. Wystarczy zaplanować sobie po prostu w budżecie kategorię apteka i co miesiąc planować na nią jakąś kwotę, bo nawet jeżeli jej nie wykorzystamy, to lepiej mieć niż nie mieć. Natomiast takim żelazną zasadą, którą ja stosuję, i jeżeli macie mój budżet, arkusz budżetu, który jest dołączony do kursu Ogarnij swoje finanse, to tam jedną z kategorii jest kategoria właśnie nieplanowane wydatki, dlatego że nawet nie chodzi o to, że ja tam sobie planuję, że ja tam wpisuję rzeczy nieplanowane wydatki, bo po to się prowadzi budżet, żeby właśnie na początku miesiąca zastanowić się, jakie będę miała dodatkowe koszty, co na przykład w tym miesiącu i będzie, o czym muszę pomyśleć wcześniej. Natomiast jeżeli się wydarzy coś takiego, że faktycznie, no nie wiem, coś się wydarzyło, nie? No to ja sobie zawsze planuję na to 200 zł. Czy to jest dużo, czy mało? Wystarczająco dużo. Czasami jest też tak, że ja, wiecie, w moim systemie nie trzeba zbierać paragonów, tylko wpisujesz sobie dane z karty i czasem jest tak, że po prostu nie mam bladego pojęcia, co to było. Jakaś drobna kwota, więc ja wtedy wpisuję sobie też to w te nieplanowane wydatki, że no bo po prostu nie będę sobie, nie wiem, na przyszłość sobie zapamiętuję tą nazwę, żeby się bardziej zorientować, gdzie płaciłam. Natomiast jest to dla mnie też taka rubryka. Ale podstawą zapanowania nad nieplanowanymi wydatkami jest po prostu ich zaplanowanie. Znalezienie dla nich domku, czyli utworzenie jakiejś kategorii w swoim budżecie, w której one będą mieszkały. Po prostu trzeba zlikwidować bezdomne żule, znaleźć dla nich domek. I tak samo jest, mówię, z rzeczami, które nie mają miejsca, którego na przykład kupujesz dodatkowe rzeczy, a nie wyrzucasz starych i się nie pozbywasz ich, to wtedy tak będzie, że w tej szafie się nie będzie mieścić. Tak samo może być z swoimi wydatkami nieplanowanymi, że one się po prostu nie mieszczą w budżecie, dlatego że masz w nim takie rzeczy, które w tym momencie nie są już Ci potrzebne. Dlatego, żeby zaplanować wydatki nieplanowane, żeby mieć je pod kontrolą, to przede wszystkim trzeba prowadzić budżet. Po drugie, wiedzieć, dokąd chodzą nasze pieniądze. I po trzecie, zrobić porządek w budżecie, czyli ewentualnie wyeliminować rzeczy, które nam już
nie są potrzebne, żeby zrobić sobie przestrzeń na te nieplanowane wydatki, dlatego że nasz budżet nie jest z gumy. Nie jest tak, że jak coś ci wypadnie, to nagle szef da ci więcej wypłaty, bo tak, chyba że sama jesteś swoim szefem i masz na to fundusze. Natomiast jeżeli nie, to im więcej naszych wydatków ma swój domek, jest przyporządkowany do odpowiedniej kategorii, tym łatwiej jest nam zarządzać sensownie budżetem. Natomiast mówię, trzeba zacząć od początku, czyli od budowania swoich finansowych, że tak powiem, fundamentów i poukładać te wydatki we właściwe rubryki i stworzyć odpowiednią ilość rubryk, bo też przesadna drobiazgowość to wróg oszczędzania. Jutro porozmawiamy sobie o tym, o czym wiele osób też mnie pyta, jak sobie poradzić z oszczędzaniem, kiedy nasz partner nie do końca współpracuje.